Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym materiale. Kolejny wywiad. Moim gościem jest Marek, który jest właścicielem TE30, o której dzisiaj porozmawiamy. Witam wszystkich, nazywam się Marek Matuszewski. Dzisiaj Wam opowiem troszkę o sobie i troszkę więcej o moim E30, które zbudowałem do driftu. Zapraszamy do oglądania. Pierwsze, o co zapytam Ciebie, to jak w ogóle narodziła się przygoda z driftem? Zaczęło się trochę przez Tokyo Drift, przez film. Dużym Fiatem jeszcze, bo to były czasy szybkich i wściekłych. No to był trochę przerobiony i na polnych drogach, no niestety, 1,5, 65 koni chyba to miało. No to wiesz, no na drodze nie czadujmy się, to nie chciało jechać. Ale miał to napęd. No właśnie, to był ten plus, dlatego można było coś spróbować. Trochę bardziej to WRC przypominało, no bo na polnych drogach, no to średnio to miało coś wspólnego z driftem, ale znowu jak było mokro, bądź trochę spadło śniegu, nie było mnie stać jeszcze w tamtych czasach, bo to było gdzieś 2006, 2007 rok, coś takiego, nie było mnie stać na zimowe opony, no więc się jeździło na lepiej. No i gdzieś tam jakiś uślizg jak się pojawił, to nie było na zasadzie, o Jezus Maria, co to było, tylko kurde, fajne to było. Trzeba spróbować. I tak sobie trochę popróbowałem tym dużym Fiatem, ale może to był duży Fiat. Polska myśl technologiczna z lat 50. No to niestety za długo nie pożył ze mną, bo silnik się poddał. Później się trafiło E34, 2,5 wężnie z gazem. No to już jechało. Ale tym akurat znowu za dużo się nie bawiłem, bo mnie nie było na opony stać za bardzo. Więc gdzieś tam jak popadało, coś się polatało bokiem. Później się jakoś tak trafiło, że zapomniałem o tym drifcie, nie było czasu na to i jak się gdzieś uślizg jakiś pojawił, dobra, fajnie, ale to nie ten klimat. I poznałem właśnie moją żonę i jakoś tak z rozmów wyszło, że no bo to jeszcze czasy Drift Forum były i mówi, ej, bo w Poznaniu są przecież treningi driftu, mówię, żartujesz sobie. Pojedziemy kiedyś, no spoko, zobaczymy kiedy wypada jakiś tam trening i pojedziemy. Nie? No i faktycznie tak się zaczęło, że mnie zabrała na ten trening. Później się okazało, że ziomki z miejscowości obok, który był w 2008 chyba wicemistrzem polskim, mieszka dwie miejscowości obok, jeździł tam akurat. No i się tak udało załatwić, że na prawy fotel nie wzięli, nie? Dziewczyna wtedy, ta obecna żona, poszła z koleżanką na trybuny popatrzeć, jak jeżdżą na tym treningu, a ja siedziałem 3 czy 4 godziny w parku maszyn. Oczywiście skończyło się fochem, bo pojechaliśmy razem, a mnie nie było. No i tak się później w sumie zaczęło, jakoś wyszło, że jeszcze czasy licytacji samochodów na Allegro były. Brat w sumie Tomy 30, no ale nie przypominał o tej. Za 1000 zł, 1001 grosz, 1000 i złotówka, coś takiego wylicytował. No i w sumie od tego się zaczęło. Nie? Wylicytowaliście ten konkretny egzemplarz? Ten, dokładnie to. Kupiona chyba wtedy była w Śremie, jak dobrze pamiętam. Potężne 1.8 pod maską, z pękniętym blokiem, bo poprzedni właściciel zapomniał wodę spuścić z silnika. No i pewnie dlatego trafiła też na tą aukcję. I który to był rok? 80, kupna auta. Tak. Ciężko powiedzieć. No to był 2011-2012, może coś takiego, nie? Okej. Okay. Oj, ja byłem trochę z matmy słaby, więc no gdzieś jeszcze gdzieś tam machnąłem, ale jakoś początki znajomości właśnie z moją żoną to były, bo pamiętam jeszcze jechaliśmy na jakieś juwenalia do Poznania i brat mi przysłał wiadomość, że wygrała aukcję, nie? I się pamiętam, wtedy jechaliśmy w 4 czy 5 Golfem trójką i się fajnie, ej, zobacz, brat mi kupił auto. No i tak się w sumie zaczęło i później chyba przez dobre 10 lat coś tam sam dłubałem, nie miałem za bardzo pojęcia o tym, nie? No zaczęło się od 2,5 litra tak naprawdę. Nie? Czyli 1,8 zrzuciłeś, no bo, i może jest 2,5 litra, tak? No dokładnie, bo to 1,8 to tak naprawdę nadawało się... Tak jak ten Fiat może powiesz, czy nie? Wiesz co, troszkę więcej, bo tam było wtedy 115 koni. Chuda opona, to się nadawało co najwyżej, żeby spalić, jak to się mówi, laczka tak domy, więc poza tym, nie? Bo to tam jedynkę, dwójkę wcisnąłem i trzeba było praktycznie zjeżdżać, bo się gotował silnik. Bo to było kupione w sumie po to, żeby wywalić ten silnik, faktycznie wsadzić coś innego, mocniejszego i coś tam kombinować. Nie? I wtedy, gdy kupiliście ten samochód, czy twój brat kupił, bo nie kupiliście, to był moment, gdzie wiedzieliście, że to auto będzie budowane do driftu. Czy jeszcze o tym nie wiedzieliście? Wiesz co?
Do driftu to było trochę za dużo powiedziane. Bardziej do jakiejś tam zabawy właśnie na lotnisku, żeby spróbować polecieć bokiem. Aha, okej, okay. Czyli takie treningi, luźna jazda. No, coś tego typu. Nie było wtedy w ogóle nawet nie wiedziałem, może nie słyszałem o jakichś konkretnych zawodach. No bo to nie było takie spopularyzowane jak teraz, może teraz nadal nie jest aż tak mocno spopularyzowane. Już słychać teraz o tych zawodach. Wszędzie o tym po prostu. Dobrze, moi drodzy, poznaliśmy Marka, poznaliśmy jak zaczęła się jego przygoda z driftem. Opowiedz teraz cały proces budowy tego auta, od momentu właśnie kupna, tam już troszeczkę opowiedziałeś o nim, co tam było i co później włożyłeś, ale tak bardziej szczegółowo chciałbym, żebyś to opowiedział. Czyli tak, kupiliście z bratem budę z 1.8. Następnie, co było dalej? Następnie na podwórku, nie mając garażu, w sumie przy pomocy trochę siostry, wyjęcie silnika to tam wiadomo, akurat nie był problem, no ale wsadzenie tego, bo silnik w sumie był kupiony od E34 za całe 1000 zł, jak dobrze pamiętam, wtedy śmiech na sali to był. Razem ze skrzynią, tak jak to kupiłem, z tym kołem dwumasowym, całość w sumie na podwórku, a to było podniesione, nie wiem, chyba na pół metra i tak zwanym żurawiem warsztatowym na podwórku na piasku. Wstawiałem, wpychałem ten wózek z silnikiem w auto, żeby tak naprawdę wsadzić to na poduszki, na belkę pod silnik, tak jak to ma stać, bo nie było gdzie tego zrobić tak naprawdę. Nie? A powiedz mi, czy 2.5 występowały w tych autach, takie, które kupiłeś? Występowały 2.5, ale nie ten model silnika, bo 2.5 było M20, B25 i ja miałem M50. Czyli tak naprawdę nowsza technologia, tak jakby z następnej generacji, powiedzmy BMW, bo w E30 ten akurat model silnika nie występował. Okej, ale miałeś jakieś problemy z tym, żeby go tam włożyć, czy raczej te mocowania wszystko pasowały? Wiesz co, problem tam był z wszystkim. Problem był z wszystkim. Łapy silnika były chyba od E36, poduszki silnika były od E34 odwrócone do góry nogami i jeszcze oczywiście trzeba było odpowiednio kręcić, żeby silnik stanął w tym miejscu, co ma faktycznie stanąć. To sprawiło, że serwo hamulcowe musiało wylecieć, bo silnik stał, ja nie pamiętam teraz, ale około 2 cm od ściany grodziowej. No czyli kolektor sący praktycznie opierał się o serwo, że nie chciał stanąć na swoim miejscu. No więc co? Wypadł z serwem samochodu na razie, nie? I jak już silnik stanął na swoim miejscu, no to kombinację, tam już nie pamiętam od czego wtedy miałem chłodnicę, ale chłodnicę w miarę się udało dopasować. O, wiem, od E34 chyba 2.5 diesel to był. Węże, wszystko to takie pierdoły udało się w miarę ładnie dopasować, no ale zrobił się problem właśnie serwa hamulcowego. Później był oczywiście problem, odwieczny problem to był, do czasu aż nie przeszedłem na elektryczne wspomaganie, gdzie zamontować zbiorniczek płynu wspomagania. To historia tego samochodu to był dramat w tym temacie. Serwo gdzieś tam jeszcze na istniejącym Drift Forum, zanim Facebook, że tak powiem, Drift Forum zniszczył, no to dowiedziałem się, że tam od jakichś małych aut, ja tam akurat wtedy od Suzuki Swifta założyłem, no naprawdę maleństwo, założyliśmy w środku w aucie, na podszyby. Wywaliliśmy nagrzewnicę, no bo po co ci w driftowozie nagrzewnica, gdzie jeździsz tylko latem, gdzie nie jeździsz, no więc po co. No więc wyleciała nagrzewnica, w to miejsce brat uspawał mi stelaż plus przekładnie, że jak wciskasz hamulec, no to cięgno się jakieś tam, coś tam się ruszało pod deską rozdzielczą i w nogach u pasażera miałem zamontowane serwo z Suzuki Swifta. No i to tak, i to był problem zażegnany, powiedzmy, hamulec w tym samochodzie, no bo problem się rozwiązał. No, został problem zbiorniczka, wędrującego zbiorniczka od wspomagania. No to też nie go zamontować. No tak. To powiem ci szczerze, że jakbym powiedział, że z 10 razy był przekładany pod maską w różne miejsca, no to chyba tu nie spod, nie? Co ty gadasz? Faktem krążył zawsze przed lewym kołem gdzieś tam, nawet na podszybie gdzieś go miałem, ale on nigdy nie miał swojego miejsca. Do samego końca nigdy nie miał takiego miejsca, żeby cały sezon w tym miejscu siedział. No dlaczego? Przeszkadzał ci w jakiś sposób? Wiesz co, zawsze system nie działał, czy? Zawsze jakieś tam modyfikacje były na zasadzie, że no, tu jest słabe dojście, żeby dolać, no bo wiadomo, budowane to było na używanych częściach. Maglownica była z E36, no bo jak tam było 1.8, to tam nie było wspomagania i w momencie kiedyś tam jakichś, powiedzmy, testów
na zamkniętym odcinku drogi magiel się zablokował, że przeleciałem przez chodnik, po polu trochę polatałem niechcący, wróciłem na drogę, no i tak się skończył żywot magla bez wspomagania w tym samochodzie. No i jak wjechał magiel OD36 łącznie z pompą i zbiorniczkiem, no to zaczęły się problemy, gdzie ten zbiorniczek zamontować, bo tam miejsca nie było. Bo tak naprawdę to ja miałem wentylator, chyba nawet przed chłodnicę przeniesiony, bo między silnikiem a chłodnicą było tak mało miejsca, że tam nawet wiskozy nie dało się zobaczyć. No jak tam było mało miejsca, no to wiadomo, że zbiorniczka też nie będzie wsadzić, nie? No i tak sobie wędrował, aż, kurde, nie pamiętam teraz kiedy, od 2 lat chyba, albo maksymalnie 3 mam elektryczne wspomaganie. Także tamten zbiorniczek nigdy nie miał swojego miejsca, żeby cały sezon w jednym miejscu siedzieć, a później jak wjechała pompa, no to na pompę już się znalazło miejsce, ale to wyleciały, no w sumie wtedy wyleciało wszystko już spod maski, co nie miało jakiegoś tam ważnego znaczenia w tym samym. Nie potrzebujesz tutaj wyposażenia auta, no i potrzebujesz jakieś minimum, które pozwoli ci dobrze prowadzić to auto w poślizgu, tak? No tam światło, tak naprawdę to świateł nie ma, oryginalnej wiązki nie ma, żadnej skrzynki bezpiecznikowej, fabrycznie tam nie ma nic z tego. Tak naprawdę pod maską jest silnik i to, co jest potrzebne silnikowi. I nic. Czyli takie minimum, żeby pojechać. Takie mega minimum, ale też chciałem ten samochód zbudować właśnie w taki jak najprostszy sposób, żeby w razie czego, jak się coś zepsuje, żebym nie miał problemu, kurde, musimy pomyśleć, co się faktycznie zepsuło, nie? Jak czuję, że coś auto nie domaga, to po prostu wiem od razu, gdzie tego szukać, co może być tego przyczyną. I też pewnie budowałeś go w ten sposób, żeby jednak ten serwis nie stwarzał ci problemów, żeby ten serwis nie trwał pół dnia, tylko wymienić jakąś część, jakiś element, żeby to można było, żeby było łatwe dojście i można było szybko zniwelować usterkę. Tak się na pewno starałeś, widzę pół śmiechu. Tak, tak się starałem, ale śmiać się chcę trochę z tego łatwego dojścia, bo no niestety fałka W30 nie występowała nigdy. Tam jest tak mało miejsca, że... No właśnie, to jest, przepraszam, że ci przerwę, to jest kolejny etap budowy, no, tak? Włożyłeś V8. Zaczęło się w sumie. Dlaczego, może zapytam najpierw, dlaczego 2,5 wyleciało stamtąd? Wiesz co, 2,5 wyleciało, bo stwierdziłem, że jest mi za mało. Co prawda wtedy zaczynałem na 14 oponach, napompowanych do 3-4 barów, jak to się mówi, żeby to jakoś się chciało ślizgnąć. Wiesz, to też wynikało z tego, że ja nie do końca wiedziałem, jak mam driftować, jak to się robi, bo to były czasy właśnie, gdzie nie było Facebooka, nie było Instagrama, a przynajmniej ja go nie znałem. Ale w sumie filmików też jeszcze tak się nie kręciło, bo nie było za bardzo czym, więc nie wiedziałem, z czym to się je. Więc próbowałem, kombinowałem po swojemu, jak to zrobić. I może to już też, jak zacząłem jeździć właśnie wtedy na tych mini zawodach, może przyszedł też ten moment, że mi brakowało tej mocy w pochodzie. Chciałeś jeździć lepiej, szybciej, z większymi kątami, ale auto, które miałeś, nie pozwalało ci. Możliwe, że tak było, że już mnie wtedy trochę to auto ograniczało. No, dyferencję miałem wtedy najkrótszy, jaki się da. Wiesz, wtedy nie miał kto mi powiedzieć, wiesz co, załóż troszkę dłuższy dywer, biegi ci się zrobią troszkę dłuższe, prędkości się zmienią i możesz jeździć bez zmieniania silnika tak naprawdę. Tego nie wiedziałem, bo nikt mi tego nie powiedział, więc stwierdziłem, jak już padła decyzja o zawodach, no to jeszcze znajomi mnie wtedy nam mówili, zakładaj fałkę. Będziesz, praktycznie silnik jedzie z dołu, z dolnych obrotów, nie będziesz miał tego problemu, że musisz go wysoko kręcić, wtedy inicjować i będzie ci po prostu łatwiej. Nie? No i w sumie tak się zaczęło myślenie o fałce pod maską, nie? Ale że budżet, jak to u mnie, nigdy nie istniał, do dnia dzisiejszego nigdy nie istnieje, no to zacząłem od czego? Od silnika, którym się nikt nie interesował, od 3-litrowej V8, 218 koni w serii. Kupiłem go za 1000 zł, cały kompletny, związką z wszystkim. Jedyne co wtedy wydatkiem było większym, ale też nikt mi nie powiedział, gdzie po to iść, do kogo się odezwać, żeby to było dobrze zrobione. Sprzęt. No bo wiadomo, że do fałki wtedy już w tamtych czasach skrzynie były bardzo drogie, a z ich wytrzymałością w drifcie to różnie było. No więc trzeba było zbudować sprzęgło. Znajomi kogoś tam polecili, ale niestety jak później wyszło w praniu, to był błąd, bo dzwon skrzyni był przespawany, nie wiadomo, czy to było dobrze zrobione, bo to sprzęgło nigdy nie działało tak, jak powinno. Zawsze lekko się uślizgiwało i to było trochę też problematyczne dla mnie.
jak jeździłem tą 3-litrową Falką. Później no, walka była chyba przez dobry jeden sezon z tym sprzęgłem, jak się nie mylę, do momentu, aż auto na lawecie miało wypadek, jakkolwiek to dziwnie brzmi. Jeszcze wcześniej byłem na jednej, w sumie na drugiej rundzie, gdzie w sumie czułem się jak gość trochę, bo pojechałem tą 3-litrową Falką na Drift Open, to były chyba moje drugie zawody do pszczółek. No i tam jest niestety bardzo, tam był bardzo długi łuk i dosyć długa prosta, gdzie trochę jeszcze moja głowa prędkości nie ogarniała. No i nie miałem odwagi i trochę się bałem, że silnik, jak to się mówi, nie wstanie na obroty tak jak powinien. Nie wpinałem wtedy chyba już czwartego biegu, żeby to objechać. I pamiętam, Bradley mówił właśnie na kwalifikacjach, jak będzie mówił, no niech, no kurde, jedzie Falcon, no niech ciśnie ten kolejny bieg, to wstanie. Ja na brat tak popatrzył, no ale 3-litrowa Falka jak mam wstanie. I wszyscy zdziwieni, że gość przyjechał 3-litrową Falką na zawody i to tak, i tak. Fajnie jechało, bo tak naprawdę no, mi brakowało parę metrów, żeby faktycznie przelecieć ten tor całą nitkę do końca bokiem. Tak jak to było wymagane przez sędziów. Nie? Tak jakbyś też chciał, żeby to było też widowiskowe i dużo punktowało. I żeby mieć szansę w ogóle o jakiekolwiek punkty w kwalifikacjach. Nie? I wtedy wracając z domu, no, czułem się jak gość, nie? No bo wiesz, drugie zawody w życiu, nikt mnie tak naprawdę nie znał. Przyjechał gość znikąd, jeszcze 3-litrową Falką, i kurde, fajnie jeździł tak naprawdę, nie? No ale później wracając do domu, niestety wpinaną kulę w hak wypięła, no i bus pojechał, laweta pojechała sobie do rowu, nie? I na moje nieszczęście pień drzewa stał, w który laweta trafiła, pasy zerwało, auto przeleciało przez lawetę, no i stanęło praktycznie na tym drzewie, nie? Także chłodnica, wszystko było tak zawinięte na silniku, że no, szlifierem trzeba było to zdejmować. No i co dalej, nie? Łapy silnika pozrywane, skrzynia że tak powiem, wyjechała ze swoich mocowań, lewarek też prawie że leżał pod samochodem, no, no uderzenie było dosyć mocne. Podłużnicę do, jakby to powiedzieć, do miejsca, gdzie jest zmontowana belka pod silnikiem, prawie nie istniały, wystawały przez maskę. Także demolka tak wygięło mocno? No demolka była straszna, bo akurat podłużnice nadziały się centralnie na drzewo, nie? Więc był dramat. No i potem wjechała decyzja o... No tego nie dało się w żaden sposób tych podłużnic wyciągnąć, więc trzeba było je obciąć, zbudować tak zwany bashbar. Od razu wjechała inna, jeszcze trochę większa chłodnica. No i akurat się tak trafiło, że ziomki, widząc co się stało i w ogóle w jakim stanie byłem, bo ze mną dwa dni kontaktu prawie nie było, no bo wiadomo, no... No tragedia dla takiej osoby, nie? Wracasz do domu, jak to się mówi, starczą, no bo zaistniałeś, nie? A tu, kurde, sytuacja taka, która praktycznie cię tarza po ziemi od razu i nie istniejesz tak naprawdę, bo nie masz nawet do kogo pójść, żeby chociaż nawet ci pożyczył kasę, żeby ten samochód zrobić, bo chcesz dalej startować, nie? Więc, no jak to się mówi, no zażynałem się w robocie jak tylko się dało, żeby ten samochód jak najszybciej odbudować. Lawetę kupiłem, z kolegami się dogadałem, że była już moja, naprawiłem ją, bo dało się to naprawić, ale zapłaciłem tam po paru miesiącach, się tak dogadaliśmy, że zapłaciłem po paru miesiącach, więc tu miałem troszkę ulgi finansowej, żeby to po prostu zrobić i też ci sami ludzie wyszli mi tak jakby z pomocą. Mamy Falkę 4-litrową. Chcesz, wsadzaj w auto, przejedziesz się na zawodach, zobaczysz jak to będzie, najwyżej sobie kupisz swoją. I tak się w sumie udało, że pożyczyli mi 4-litrową V8-kę. Prawdopodobnie pożyczyli mi od razu to z normalnym jakimś sprzęgłem i skrzynią biegów. Już teraz nie pamiętam, czy to była skrzynia od oryginalnej Falki, czy nie pamiętam już po prostu. Na niej jeździło się faktycznie fajnie, no i no nie brakowało mocy, tak jak to było w tej 3-litrowej Falce. Nie miałeś problemów ze sprzęgłem, tak? Tak jak mówiłeś, że miałeś... I to trochę inaczej to po prostu jeździło. I w międzyczasie, chyba to też w tym samym roku było, wyrwałem oryginalne mocowanie wózka z tyłu, po czym na zawodach, w sumie w pszczółkach to było, kopnąłem sprzęgło, no i się wyrwało. Na szczęście nic nie zgubiłem. Pamiętam, podjechałem do startowego, mam problem, bo wyrwałem mocowanie wózka. Tak popatrzę,
3-litrową wałką, wyrwałeś. No co mam ci powiedzieć, no stało się. No, mówię, problem jest taki, że zanim laweta przyjdzie, to trochę potrwa, ja powoli po prostu zjadę sobie, ale po prostu pod prąd jakby. Jak możesz, to powiedz chłopakom przez radio, że jedzie auto, ale nie w tym kierunku, co powinno. Nie? No i tak zjechałem do parku maszyn, udało się to wtedy na chwilę naprawić. I jakoś na tą chwilę tak wyszło, że chyba do końca sezonu na tym jeździłem. I faktycznie wtedy zapadła też decyzja, trochę za grubo poszliśmy z tematem, o wymianie tylnego wózka. Bo ten oryginalny Z30 no nie był zbyt rozwojowy. No i z półosiami wtedy już był dramat, bo te części kosztowały trochę. No i brat stwierdził, zakładamy Z34, czyli z piątki. No, większe auto, trzeba to dorobić. Ja mówię, ale dasz radę? Co nie dam rady? Dobre pomiary porobimy, wyspawamy mocowanie i tak, i zrobimy. No i finalnie tak wyszło, że wózek trzeba było z każdej strony po 6 cm zrobić węższy. No i wjechał do auta wózek. Trzeba było go też przesunąć trochę do przodu, bo koło za mocno do tyłu chyba wtedy było przesunięte względem oryginału. No i poniosło nas trochę z mocowaniem wahacza, bo no, gwint trzeba było skombinować, a że bieda była wtedy przy budowie auta, no to skąd wziąć gwint? Nie? No to jakiś używany się pokombinuje. Wtedy akurat chyba z Mazdy MX-5 pasowa pod tą naszą przeróbkę. Nie? Ale mówię, kurde, to tak teraz kupić od Mazdy MX-5 no nówka będzie kosztować, używka to pewnie nie do znalezienia. Więc co tu zrobić? I przez przypadek, bo z przodu jakiś tam gwint już był, przez przypadek akurat byłem u ziomków, co częściami handlowali i się okazało, że mieli KWD 36 przód. Przywiozłem to, mówię, dobra, ale ty patrz, co za 300 wyrwałem. Ja mówię, ty, zajebiście, stan naprawdę wtedy wyglądało jak nowe wręcz. Ani obcieknięta, ani nic, wymontujemy, nie? Ale brat tak na mnie popatrzył, ty, ale to jest przód. Mówię, no w sumie racja, przód, nie? A miał być tył. No i tu się problem zrobił, nie? Ale w sumie brachu popatrzył do auta. I ty, no to robimy. No jak już tak, z taką grubą rzeźbą idziemy, to coś to robimy. No. I zamontowaliście przednie, przerobiliście przednie zawieszenie, zamontowaliście na tyle. I finalnie wyszło tak, że przednie amortyzatory, całe mocowanie, w sumie dużego problemu teoretycznie nie było. Trzeba było po prostu tuleje, później poliuretanowe zrobiliśmy. Dospawaliśmy po prostu do dołu obudowy, bo akurat tam były wkłady wyjmowalne, więc nie było strachu, że przy spawaniu po prostu ci się wyleje amortyzator. Rozebraliśmy od spodu, przyspawaliśmy tuleje na poliuretanie, wszystko ładnie, pięknie, przykręciliśmy. No ale się pojawiły inne problemy. Albo to się śruba odkręcała, albo koło gdzieś tam obcierało, bo coś tam. No to trzeba coś tu pomyśleć, znowu innego. Nie? No to brat stworzył nowe mocowania amortyzatora górne. No tu też trochę grubo poszliśmy, bo mamy wstawiony, teraz nie pamiętam jakiej średnicy by trzeba zmierzyć, ale coś koło 15 cm, taki profil. Jest z każdej strony jest po jednym profilu, takim zamkniętym, że tak powiem, i w środek wchodzi cały amortyzator, do góry jest wyspawane mocowanie. I udało się też pod takim kątem to zrobić, że faktycznie ten amortyzator działa. No i założyłeś swoją V8, no, która towarzyszy ci do dnia dzisiejszego. Tak, tylko że znowu był problem ze sprzęgłem. Nie? Pojechałem na tym silniku na pierwsze zawody, tylko nie pamiętam już w którym roku. Znaczy w sumie nie pierwsze, to była ostatnia runda Drift Open w Toruniu. Ale pierwsze zawody z tym silnikiem po prostu, nie? I ogólnie uwierzyłem w historię, że ten silnik ma tam jakieś 320 koni, coś tego typu i wierząc w to, ja faktycznie tym samochodem pojechałem, jak tam by było faktycznie więcej tej mocy. Zresztą w kwalifikacjach w Drift Open wtedy zająłem, nie chcę cię skłamać, 7. lub 9. miejsce, czyli miałem 90 punktów w kwalifikacjach, gdzie najwyższa nota chyba wtedy było 92,5 lub 94. Gdzie to było i tak prawie, że najsłabsze auto wtedy, więc no była radość. Gwiazdorzyć nie gwiazdorzyłem, bo to nie leży w mojej naturze, ale wiesz, no trochę obrosłeś w piórka. Troszkę w piórka obrosłem, nie? Ale mówię, no wyszło fajnie, jedziemy top 32, bo to chyba drugi albo trzeci raz już wtedy jechałem top 32. Jedziemy z bardzo mocnym zawodnikiem, bo to był wtedy Borys Michalczuk. Pierwszy przejazd wiadomo przejechaliśmy, drugi przejazd wyjechałem, 1, 2, 3, inicjacja, no i na tym się skończyło. Co się stało? Auto przestało jechać, ledwo się dotoczyłem z powrotem po
namiot na start, mówię, mam awarię. No to już wiadomo było, że było dla zawodnika, z którym jechałem, przegrałem, ledwo się stoczyłem do parku maszyn, później się okazało, że to super zajebiste sprzęgło, to był tak naprawdę zwykły docisk, nawet nie był wzmocniony, zwykły docisk i tylko tarcz była założona spiekowa, czteroopadkowa, no i niestety zwykły docisk nie był w stanie temperatury znieść, no i docisk pękł na cztery części, tarcz się spaliła, no i skończyła się jazda. Bo sprzęgło miało być zajebiste, a tak naprawdę okazało się głównym, za przeproszeniem. I to trzeba było coś z tym zrobić. Wtedy akurat dla mnie też wyznacznikiem w tych tematach był Radzikowski z Warszawy. To była osoba w sumie chyba jedna z pierwszych, albo może pierwsza osoba, która budowała w Polsce sprzęgło. Wysłałem to do niego, zrobił mi takie sprzęgło, że na dzień dzisiejszy mam już kompresor, pewnie będziemy za chwilę mówić, no to sprzęgło wytrzymuje dwa sezony. Bez wymiany, bez żadnych problemów, że się coś uślizguje, więc naprawdę zrobił kawał. I do dnia dzisiejszego jeździsz na tym sprzęgle? I do dnia dzisiejszego i wytrzymuje to po prostu. No, czasami te 580 Nm nie chce wstać i czasami jest kopnięte 2-3 razy, zdarzy się, no bo jak jest trakcyjna opona, no to trzeba to kopnąć. No i się nie uślizguje, więc zrobił naprawdę kawał ciężkiej roboty, nie, z tym sprzęgłem. Wspomniałeś o kompresorze, więc może przejdźmy teraz troszeczkę pod maskę. Mamy tą 4-litrową V8. Kiedy był użyć na kompresor? Wiesz co, kompresor jest od 2 lat pod maską, a był kupiony w sumie, nawet zdjęcia gdzieś mam, muszę ich poszukać. Jak auto stało z klatką jeszcze gdzieś tam przygotowania do malowania, żeby to nie gniło, jak to się mówi. Przymiarki V-ki pod maską, jeszcze wtedy pamiętam, były super, był i kompresor leżał na środku silnika. To wtedy jeszcze, jak kupiłem 3-litrową V-kę, udało mi się bardzo tanio kupić ten kompresor, bo już wtedy tak naprawdę jakoś gdzieś tam ta amerykańska motoryzacja, zresztą zawsze u mnie amerykańska motoryzacja gdzieś tam siedziała w serduchu, zawsze nie turbo, tylko kompresor. Zawsze to było dla mnie coś fajniejszego, bo to jedzie z dołu, fajnie brzmi i w ogóle, nie? Ale mówiłeś, że on zawsze na środku leżał, tak? Na środku. I co, chciałeś go takiego zamontowanego? Przymiarki pierwsze były takie, że chcieliśmy to zrobić na środku. Nawet gdzieś tam z bratem zaczęliśmy wyspawywać ten nowy kolektor, żeby to leżało na środku, ale zaczęły się robić naprawdę ciężkie koszty przy tworzeniu tego, no i polegliśmy, może to nie tak do końca, ale stwierdziliśmy, że czas nam się zaczyna kończyć, bo to trochę grzebania, jakby nie patrzeć, było z tym. Czas się nam zaczął trochę kończyć i poszliśmy w montaż na prawej pokrywie zaworowej, tak jak to było w pierwszej 30, w sumie chyba to było u grabarczyków. Żeby w ogóle w zawodach wystartować, no to wymóg, no to wiadomo, klatka musi być z homologacją, może być gdzieś tam spawana u Ryśka w garażu. Musi mieć homologację, bo wiadomo, że jak jedziesz w parze, niech coś się wydarzy, to ta klatka musi przyjąć po prostu na klatę, żeby ci auto nie wjechało do środka. Więc klatka musi być z homologacją. Ja mam zrobioną mu szaflera. Jest po prostu z homologacją. Mam normalnie papier na to, nie ma problemu. Fotele muszą być z homologacją. Teraz już chyba się ta homologacja pomału kończy, ale akurat to nie jest jeszcze problem. Pasy, wiadomo, muszą być też z homologacją. I co, masz układ gaśniczy? W środku auta jest na pewno? Tak. System gaśniczy jest tak zrobiony, że mam dwie dysze w środku, czyli jakby na moje nogi i na nogi pasażera i cztery dysze mam... Cztery? Pięć? Chyba cztery, już nie pamiętam. I cztery dysze mam pod maską, ale mam je tak ustawione, że w razie by wyszła korba, bo to jest chyba jedyna awaria, która mogłaby mnie spotkać w tym aucie, że w razie czego będzie ten system, że tak powiem, próbował, bo no nie czarujmy się, system gaśniczy bardziej jest po to, żeby dał ci czas na ucieczkę, niż miał gasić auto. Mam tak po prostu poustawiane dysze według jakiegoś tam mojego, widzi mi się ustawione, że w razie ta korba by wyszła, no to pierwsze co, ma być uderzenie tam, żebym ja zdążył uciec z tego samochodu faktycznie, nie? No okej, okay. No i układ paliwowy też. Układ paliwowy, no z oryginału, w oryginał był zbiornik metalowy jeszcze pod autem, więc to też wyleciało. Jest aluminiowy zbiornik paliwa w bagażniku. Do tego jest tak zwany sphere pod, to jest zbiornik, do którego pierwszy,
do którego pierwsza pompa z głównego zbiornika pompuje paliwo, a druga pompa z tego zbiornika, no tam ma 2-3 litry, pompuje wtedy do silnika. Okej, okay. Co steruje tym autem teraz? Teraz jest oryginalny sterownik od tej V8 i EcoMaster D3 dołożony, czyli coś, co tak naprawdę jakby oszukuje informacje, które dostaje komputer od silnika. Okej, okay, czyli jest tak, komputer silnika, EcoMaster i silnik. Dokładnie. Dobra, okej. Okay. Jakoś tak to wychodzi. No, tak, w takim najprostszym schemacie. Tak, najprościej mówię. Wydech. Z jednej i z tego, co widziałem, z drugiej strony też jest. No, jak to w fałce. Jak to w fałce. No, ale... Wiesz co, nie podoba mi się wydech wystający z maski, jak to w rzędówkach. Dla mnie to jest porażka. Kojarzy... No sorry, to jest takie moje... Ten... No, każdy ma tam swoje preferencje i każdy też buduje auto, jak no. mu się podoba, tak? No bo, no nie oszukujmy się, budujesz auto okej, z jakimiś tam konkretnymi zasadami, żeby wystąpić w zawodach, ale też chcesz je zbudować po swojemu, tak? No, żeby było trochę niepowtarzalne w pewnym sensie. No na przykład, nie? Z maski mi się nigdy nie podobało, nie szarujmy się, mi się to kojarzyło z traktorem. No traktor też ma, jak prawie, że z maski chodzi, to mi się nigdy nie podobało. Nie chciałem robić do tyłu, tak jak to w powiedzmy w seryjnym aucie, czy to z jednej strony miałoby wydech wychodzić, czy z dwóch, to też tak średnio mówię, coś trzeba tu pokombinować. I dlatego wychodzi i wychodzi z każdej strony przed kołem i myślę, że jest fajnie. No nie spoko. Takie miałeś uczucia, że taki, tak to tak, taki zamysł był i wydaje mi się, że wyszło spoko. Mam jeszcze jedno pytanie do ciebie w tej części tego materiału, ale zanim je zadam, podsumujmy troszeczkę ten cały proces budowy tego auta. Na dzień dzisiejszy, jaką mocą dysponuje ten setup w ogóle? Jeśli coś nie zdechło, to powinno być 395 koni, 580 Nm. I to masz, miałeś schamowane? Tak, było schamowane przy strojeniu i, że tak powiem, tak było. Tam po jednej awarii musieliśmy przepustnicę, że tak powiem, która jest odpowiedzialna za nieprzeładowanie silnika. To było sterowanie elektroniczne, to się popsuło. Zrobiliśmy teraz mechaniczne. I teoretycznie powinna ta moc nadal być. A praktycznie, no wiadomo, że silnik się też zużywa, bo lekko nie miał, to bardziej, że to jest seryjny silnik, tam oprócz podkręconego ciśnienia oleju na pompie, tam nic w tym silniku nie jest zmienione od serii. Więc teoretycznie, jeśli mocno się nie zdążył zużyć przez te 2 lata, to teoretycznie ta moc powinna być. W takim razie, jakie masz plany odnośnie tego samochodu? Zostawiasz to, co jest na przyszły sezon, czy coś modyfikujesz? Wiesz co, ostatnia runda w Toruniu na Drift Open pokazała, że niestety ta moc to już jest no za mało, nie czarujmy się. 400 koni to chyba byłem pod względem mocy na samym końcu. I to teraz właśnie w Toruniu no, widziałem, że nie było czym walczyć. Faktem jeżdżę na tak zwanych śmietnikach bądź oponach z rzeki, jak to się mówi. No to nie pomaga. A przy tej mocy wręcz trochę utrudniało, bo ja wyciskałem i z siebie, i z auta na tej ostatniej rundzie. Myślę, że tyle co mogłem, tyle wycisnąłem. No i trzeba tą moc podnieść. Planów było dużo, ale niestety idąc, no bo słabym punktem tego silnika są tłoki. Za duże ciśnienie jak będzie, no to niestety półki między pierścieniami spadną. Jest po silniku po prostu. Wtedy albo remont i tulejowanie, albo po prostu inny blok. Plany były na wymianę tych tłoków. No wiadomo, nie pójdę w kute tłoki, bo to jest koszt tam... Nie będę wróżył z fusów, ale obstawiam, że między 6 a 10 tysięcy. No nie mam takiego budżetu na, powiedzmy, jeden element układanki, żeby tyle wydać. I plan był na wymianę tłoków samych od innego modelu silnika, ale okazały się na tyle niskie, że nie byłbym w stanie silnika doprężyć. Więc nie wiem, czy nie będzie tak, że będę... Jakby to powiedzieć... Trochę jakby odchudzał tłoki. Będę tokarką prawdopodobnie zbierał powierzchnię z tłoka, żeby odchudzić, nie tyle co odchudzić, ale komorę spalania po prostu zwiększyć, żeby troszkę doładowanie podnieść i tam gdzieś maksymalnie tam 0,7 bara. Nie chciałbym więcej, bo te tłoki mogą po prostu i tak nie dać rady. Nie? I prawdopodobnie no teraz jest około 0,55, więc no duże doładowanie nie będzie jakieś nadal. Ten kompresor wystarczy, nie będę musiał go wymieniać. Ale znowu też jeszcze chcę to ze zwykłej, tak zwanej 100-oktanowej benzyny z Shella przejść na etanol i to też mi chyba podniesie trochę po prostu moc. Będziesz miał mniejszą temperaturę spalania?
I to jest też na plus i trochę więcej mocy idzie wycisnąć, nie? Więc jest szansa, że będzie trochę więcej. Będziesz mógł na starym sterowniku, na tym starym setupie sterowania silnikiem zostać? Czy będziesz musiał coś zmienić? Nie, tu musi oryginalny komputer razem z DT3 wyjechać, że tak powiem, i musi... Opcją, którą muszę teraz, że tak powiem, zrobić, jeśli ma być etanol, to musi wjechać EcoMaster, to się bodajże Classic nazywa, i urządzenie, które się nazywa Flex Fuel. To jest rzecz, która kontroluje jakość paliwa. Dobrze, moi drodzy, na tym etapie zakończymy rozmowę z Markiem. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się paru ciekawych rzeczy z życia Marka, z życia drifterskiego, można powiedzieć. I pamiętajcie o subskrypcji kanału, zapraszamy na nasze media społecznościowe. Linki zarówno do moich stron, jak i do fanpage'ów Marka znajdziecie w opisie tego filmu. Ja Ci bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić. Pozdrawiam wszystkich. No i jak największych kontów, tak? Do zobaczenia. Cześć. Cześć.